pytanie. Czy pan uważa, że cała populacja ludzka jest tym samym stopniu spowodowana genetycznie z tą rodziną, czy też są to różnice? Do you think that the whole human population is related to this dragon family in the equal, on the equal level, or the very different levels of relationship? You know, in the Montauk literature, they describe 22 different extraterrestrial groups that were involved in cooking up our DNA. The Montauk. W projekcie Montauk, który tutaj jest zaprezentowany, mówi się o 22 pozaziemskich rasach, które brały udział w tworzeniu naszego DNA. Yes. So, for example. I mamy tutaj właśnie przykłady tych. To są każde z inna rasa. The Syrians were the root of much of Egypt Hebrew history. Mieszkańcy Syriusza maczali palce w tworzeniu ludzi takiego w Egipcie. The Draco, they exploded Lyra. Smoki miały wojnę z konstelacją Liry doprowadził do jej upadku, jeżeli dobrze zrozumiałem. And actually, zniszczenia. The Anunnaki, the Anu family, they came directly from Pleiades. I tak naprawdę ta rodzina Anunnaki smocza przybyła dokładnie z Pleiad. Which most of the indigenous tribes of Earth regard as their star home. To Plejady, które większość tych takich rdzennych ludów ziemskich uważa za swój dom pierwotny. We don't have time to discuss that. Niestety nie mamy czasu, żeby wejść dokładnie w szczegóły tego. The website here is goldenmean.info/invasion. Adres tej strony to jest właśnie goldenmean. Trzeba by to zapisać po prostu. Yeah, goldenmean.info/invasion. Będzie ten adres, który do strony, która dokładnie się zgłębia tę tematykę podane później i będzie dostępny dla każdego, kto jest tym zainteresowany. And the essential difference between the extraterrestrial groups was their politics about non-interference. I zasadniczą różnicą między tymi grupami, tymi rodzinami, tymi rasami pozaziemskimi była ich stosunek do takiej polityki niewtrącania się. Andromedan, they were non-interventionists. The Draco, they were interventionists. Z Andromed byli takimi, którzy nie chcieli się wtrącać, nie chcieli wpływać na kurs wydarzeń, natomiast smocze, te rody, te cywilizacje były takimi typowo wtrącającymi się. The prime directive about not interfering is the same as with your kids. If you set them free, they will become responsible. Głównym założeniem tej takiej polityki niewtrącania się jest tak samo jak z dziećmi w naszych rodzinach, żeby ma to na celu wytworzenie sytuacji, w której nasze dzieci staną się odpowiedzialne same za siebie. So we don't have time for much more about your question, but there's lots on the website. No, jest mnóstwo danych na ten temat na tej stronie, niestety już w tym momencie nie mamy czasu, żeby o tym więcej porozmawiać. Ja dodam, że Świerdłowa będzie mnie długo do Polski zapraszał. So he said that Świerdłow will be in Poland soon, and he will be giving lectures about and that. And that's great. These two slides are from Stuart Swerdlow. Thank you. Właśnie ten Swerdlow, który będzie w Polsce i będzie wykładał, tak naprawdę stworzył te diagramy, które tutaj się pokazują. To jest jego praca. Remember, history is a short nightmare you can wake up from when you learn the principles. Pamiętajcie, że historia to tak naprawdę jest krótki koszmar, który mamy i z którego możemy się obudzić, jeżeli poznamy zasady, jakimi się on rządzi. So it's very understandable that the history story would be controversial. So the controversy about history is really not as important as what you do to follow your bliss, yeah? Sama ta kontrowersja związana z aspektem historii nie jest tak ważna jak to, jak wykorzystać w praktyce metody osiągania stanu błogości i ekstazy.
But it is true that the more of the history of DNA that you can feel inside yourself, the larger your aura becomes, yeah? Im więcej znamy czy rozumiemy możliwe historii naszego DNA, tym większa staje się nasza aura, nasze zrozumienie wpływa na wielkość aury. It's called shamanic recapitulation. Shaman, recapitulation. To remember the whole day. Czyli to jest związane z takim pojęciem szamanicznego tak jakby zbierania tej całej informacji w sobie i przyjmowania do siebie. So every night before you go to bed, if you can see your whole day like a movie. W praktyczny sposób przejawia się to w taki sposób, że jeżeli przed pójściem spać każdego dnia, jesteśmy w stanie zobaczyć ten nasz dzień, który się właśnie kończy tak na zasadzie jakby filmu w kinie wyświetlanego. That means you've processed and digested the emotion and you've made it shareable, yes? To będzie oznaczało, że jesteśmy w stanie przetworzyć cały ten ładunek emocjonalny z całego dnia i wyciągnąć z niego tą radosną stronę, zmienić go w radosne uczucie. So if you can relax in front of the pain of history. Kiedy możemy się zrelaksować, będąc skonfrontowani z takim bólem historycznym, z historii płynącym. That means your blood, your DNA can still be conductive. Yeah? To znaczy, że nasze DNA, nasza krew nadal mogą być tym takim przewodnikiem, w sensie przewodzenia. Remember, the primary power of extreme relaxation is conductivity. Yeah? Musimy rozumieć, że główną siłą takiej pełnej relaksacji jest możliwość przewodzenia, bycia przewodnikiem. And that's an introduction to fractals and bliss. I to jest tak naprawdę wprowadzenie do fraktali i do stanu ekstazy i błogości. So in terms of the simple hygiene, the simple practice for bliss that we end most of our courses with. I w kwestii tej praktycznej strony osiągania takiego stanu is we divide the practices into four categories. Jest podzielenie tej praktycznej strony na takie cztery kategorie. Diet. Dieta. Kinesthetic or movement. Sposób poruszania się, kinestetyka. Environment. Środowisko. And ritual. I rytuał. And each of these categories is essentially is about absorbing lots of charge. I każda z tych części praktycznych jest tak naprawdę związana z absorbowaniem, przyjmowaniem jak największej ilości ładunku. Let's take the diet for bliss, for example. Skupmy się teraz na elemencie diety. You see, charge radiance, which is a big aura, is the essence of what a live enzyme is doing. To promieniowanie ładunku w enzymach, które ma miejsce, jest, dotyczy właśnie tego, czy te enzymy są żywe w pożywieniu. So, fractality is what makes a live enzyme alive. I ta natura fraktalna, fraktalność enzymu sprawia, że ten enzym, to pożywienie jest żywe tak naprawdę. And digestion is compression. A trawienie jest odwzorowaniu tej kompresji, przyjmowania tego ładunku. So what that means is that probably 50 to 80% of your diet needs to be live enzyme food. Jakie jest z tego przełożenie na praktykę? Otóż takie, że przynajmniej 50%, 50 i w górę, procent naszej diety powinno składać się z żywych enzymów, z żywego pożywienia. Once the enzyme dies in the food, so does the life. W momencie, kiedy przetworzymy jedzenie i ten enzym zginie, zostanie zabity, tak też, wtedy też ginie to jedzenie, jego zdolności, które chcemy wykorzystać. So a lot of your diet needs to be raw food. Więc większość naszej diety, albo duża część naszej diety powinna opierać się na surowych produktach, surowym jedzeniu. Raw vegetable juice, raw fruit juice, raw food. Surowe soki z surowych warzyw i owoców,
surowe warzywa, owoce. And the other thing is really try to stop eating angry DNA. Musimy nauczyć się, co jest bardzo ważne, musimy zaprzestać jeść tak zwane wkurzone, złe, rozzłoszczone DNA. Any DNA that's experienced monoculture is angry and makes mucus phlegm. Każdy rodzaj pożywienia, który został wykreowany w tej tak zwanej monokulturze, gdzie nie ma różnorodności gatunków, czyli jest na przykład jeden rodzaj zboża, jeden rodzaj ryżu, jeden rodzaj kukurydzy, zamiast różnorodności, jest właśnie tym źródłem tego złego, rozzłoszczonego DNA. So most wheat, corn and soy is been monocultured, so the DNA is angry and painful. I produkcja masowa takich rzeczy jak zboże, jak soja, jak kukurydza spowodowało, że stworzyła się ta monokultura, ponieważ tylko jeden rodzaj tego zboża czy tej rośliny jest dobry do uprawiania, dlatego one są źródłem tego złego DNA. So when you're picking out your food, kiedy wybieramy więc rodzaje pożywienia dla nas, do diety, you say to the food, when was the last time you experienced genetic diversity? Musimy podejść do takiego rodzaju jedzenia i zapytać go, i wysłuchać odpowiedzi, kiedy ostatni raz doświadczyłeś tej biologicznej różnorodności, kiedy miałeś możliwość mieszania się i przeciwstawienia tej monokulturowości jednego gatunku. So obviously there isn't time for a whole diet lesson here. Niestety, wiadomo, nie mamy czasu, żeby przedstawić całą tą wiedzę na temat diety, jaką moglibyśmy stosować. But understand this clearly. Ale musicie zrozumieć tą jedną zasadę przede wszystkim. The charge is the food. Ładunek to jest właśnie jedzenie. So if you eat a fresh apple, you bite into it and you feel a tingle in your cheek. You feel a charge, yeah? Jeżeli na przykład gryziemy się w jabłko, takie surowe, żywe jabłko, możemy odczuć takie wrażenie tutaj w naszej buzi, które świadczy o tym, że jest tam w nim ładunek. But if you cook that apple, kill the enzymes and then put it in a metal can, there's no more charge. Kiedy natomiast przetworzymy takie jabłko, jeżeli je ugotujemy lub w inny sposób przetworzymy i włożymy do metalowej puszki, do metalowego opakowania, jedząc nie będziemy czuli żadnego ładunku. So your aura is not nourished nearly as well. I nasza aura wtedy nie jest w żaden sposób pozytywnie karmiona. When Jas Mahin teaches people how to live without food, kiedy Jasmine uczy ludzi, jak mają, jakie pożywienie mają wybierać, jak mają jeść. You spend time barefoot in nature. Udają się wtedy ludzie boso w otoczenie natury. So you can absorb charge. Tak, żeby można było lepiej absorbować, przyjmować ten ładunek. And you spend time following your passion, your bliss. Which means to believe that you're in service. I wtedy poświęca się dużo czasu na podążanie za tą swoją, za tym swoim odczuciem ekstazy, tego błogostanu. To deeply believe that you're doing your highest level of service. To mankind, to genius. Żeby odczuć, że poprzez wybranie takiego kierunku naszego rozwoju czy życia, w pełni wpisujemy się w taką posługę całemu otoczeniu, całej rasie ludzkiej, całemu otoczeniu. I mean, understand how intelligent the electric field of DNA is. Żeby zrozumieć, jak inteligentne jest to pole DNA. If you think a thought that contains survival information for everyone, then your hair stands up, right? Jeżeli przyjdzie nam do głowy taka myśl, która zawiera takie najbardziej podstawowe informacje o pozwalające nam na przeżycie, przeżycie i rozwijanie się, wtedy mamy uczucie tej gęsiej skórki.